Dobra, lecimy. Kontynuacja długiej trasy do Nowego Meksyku. Z miasta, teraz będzie to miasta już Las Vegas, gdzieś w połowie trasy. Zobaczmy. No, o, jest Wanda. Już dołączył. Cześć Wanda. No witaj, cześć. Sorry, że tak trochę dłużej to poleciało. Pisałem do ciebie, a i tak godzina minęła. Dobra, jeszcze sobie czego ten pineskę sobie zaznacz tam obok tego szoblą. Jeżeli dalej mamy to samo zlecenie. No to sama. Pojedziemy przez szoblo. Te, no. Tutaj kawałek będzie ten autostradą, a później z Holbrooka na Shawlą się przerzucimy i dołem pojedziemy. Sobie jeszcze zrzut ekranu walnę. Ile jeszcze zostało? Trasy 800. Jeszcze 800 mil. Ale to szybciej powinno zlecieć, bo już raczej zanim do nas ktoś dołączy, to już raczej dojedziemy do miejsca. Znaleziono sygnał GPS. System gotowy do pracy. Jak tam paliwo? O, jeszcze dobra. Od razu jeszcze sobie zajadę zatankować. Skręć w prawo, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Pardon, ale mama dzwoniła, musiałam telefon zebrać. Spoko, jeszcze tutaj ten. Zajadę na stację paliw. Obliczenie nowej trasy. Ale tam mieliśmy... Nieważne, znajdę nową trasę. Szukanie nowej trasy.
pogrzebałem trochę w ustawieniach gry. Raczej leciutko poprawiłem niby tam trochę ustawienia graficzne, ale nie wiem jak to mi tam się przełoży na samo nagranie. Czy to będzie dobra rzecz, czy to będzie jednak gorsze rozwiązanie? W porządku, znajdźmy przeliczam trasę. Obliczenie nowej trasy. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Na pewno poprawiłem jakość roślin tam o jeden w górę, bo wcześniej rośliny miałem dwuwymiarowe. One po prostu, założyłem, że drzewa czy coś były płaskie i one się obracały, jak ja obracałem głowę, to ja widziałem, że drzewa też się obracały. W porządku, znajdźmy inną trasę. Dobra, pika ten, a tutaj tą zieleń widzisz dokładnie, tu w mieście? Znaczy no teraz już jest trójwymiarowa zieleń, tak, drzewa czy coś już nie są płaskie. Są stacjonarne, tak? Nie zmieniając swoich, jakby, nie wiem, tego. Ale nie, tam nie, mieliśmy nie przemieszczają szukanie się, gdy nowej ja ten, trasy. Gdy ja głową ruszam. Nie wiem, rośliny, no tam leciutko może da, że ma się trochę więcej tej trawy się pojawiać, ale i tak jeszcze to na ultra przygotuj nie daje. Przygotuj się do skrętu w prawo. Ze względu na to, że właśnie nagrywam, tak? Że gram na goglach i. Skręć w prawo. Normalnie, jakbym normalnie grał, to bym dał na wyższe ustawienia, tak? Bo to wtedy inaczej. A inaczej jest, jak się nagrywa. Komputer zużywa dwa razy więcej niż normalnie. Tej mocy, żeby przeliczyć wszystko. Przygotuj się do skrętu w lewo. Co i zatem? Skręć w lewo. Dlatego zawsze tak jak ktoś mówi, że jak chcesz nagrywać, to musisz mieć komputer dwa razy mocniejszy. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Wyjazdy chyba są dwa, na dwa sposoby możesz tam wyjechać. Możesz chyba, tak jak ja tutaj pojechałem akurat przez stronę stacji, przez stację paliw, albo się lekko, albo w prawo pojechać. I tam też byś sobie wtedy tą szeroką drogą wyjechał. No więc wyjechałem, ja tę stronę autostrady. Spróbować, ale dobra, to na razie tutaj pojedziemy, może jutro. Spróbował zmienić trochę jeszcze skalowanie tej. Jedź prosto. Rozdzielczości. Bo ja mam zmniejszoną. Trzymaj się prawej strony, a więc następnie skręć w prawo. Nieraz te zegary skręć to tak w prawo. Ledwo tam widać. Że po prostu widzę bardziej dokładnie, tak? Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Czy tam na tym komputerku, dopiero jak bliżej skręć głowę w lewo. Przybliżę. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo.
wezmę się teraz, zatrzymam, akurat będę na ciebie czekał na poboczu, to ten jeszcze jednak jeszcze ściszę sobie tego pomocnika. No tak, jak za głośno gada. I tak wszystko ściszałem, a on i tak dalej głośniej mówi. Bo tam wyciszysz, to powinien dostać zaćkę. Mam tak, CB radio dało na full, na maksa, kule, że było głośno niby, ale i tak ta nawigacja głosowa mówi głośniej niż CB radio. No bo żebyś drogi nie pomylił. Po prostu robię tak, że głośność ogólną sobie zwiększam, pozmniejszam te wszystkie pozostałe suwaki, ale głośność CB radia też dam na full, może to trochę podgłośni CB radio. Ja też mam te wszystkie poustawiane na minimum, prawie do zera, tylko mam radio ustawione na całą parę. Te szumy wszystkie wyciszyłem w radiu. To znaczy wyłączyłem je, bo tam na dole mocno nie jest wyłączyć. Jest dobre. Sędzia, bieg wsteczny, hałas otwartych okien, pogłosu kabiny. O, dobra. O, już jesteś. Dobra.
kurde, zmieniam na lewy pas, a tu mi kurde znowu jedzie jakiś zysianem, kurde, jedzie wolniej niż prawy pas. Jedzie powoli i wymija. Dopiero się rozpędza, jak już zjedzie na pas. Albo odwrotnie, wyprzedzi i hamuje. No, to też tym bardziej, no. Ostre zagranie, to musieli twórcy to dopracować. Jeżeli ma, zbliża się do pojazdu, a widać, że ten pojazd jedzie znacząco powoli, to żeby nie hamował, bo to tak działa, że oni hamują i dopiero potem skręcają na pas obok. Jak nie hamuje, tylko od razu skręca w pas wcześniej, jeżeli jedzie ktoś wolniej przed nim. Powoli jadą, ale zero, żadnego przyspieszenia nie mają. No bo tu hamują do 35. Jedź prosto. Witam, witam. Cześć. Hej, siema pan. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Prosto idzie. Skręć w lewo. Mogliśmy od razu zjechać na autostradę. Teraz by tak patrzę, czemu do miasta wjechać. Obliczenie nowej trasy. A w jakim mieście jesteście? Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Co my jesteśmy? Przeliczam trasę. Dokąd jedziecie? Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. No ale na konwojach masz tam przecież. Jak zobaczysz listę konwojów, to będziesz miał, gdzie jedziemy. Do Calwot. Trzymaj się prawej strony. A następnie skręć w prawo. Od początku. Skręć w prawo. Trochę się naprzykrzam.
dzisiaj nie będziemy się raczej zatrzymywać, bo trochę dużo czasu zajął nam dojazd. Planowane było, żeby to już wczoraj ukończyć to zlecenie, ale przez to, że się zatrzymywaliśmy gdzieś tam, czekaliśmy na kogoś, to później zleciał czas i niestety nie ukończyliśmy trasy. A jeszcze tylko 738 dni przed zleceniem. Przeliczyłem właśnie ten dystans, co my jedziemy od początku, czyli od wczoraj, to jest 3000 km. To jak my dojechaliśmy tam do tego Las Vegas, to dopiero byliśmy w połowie, tak? Czyli gdzieś te 1500 przejechaliśmy. Bo w Las Vegas mieliśmy tam 800 tam coś, 800 chyba 70 mil. Aha, rozumiem. Wiem, co jest kapitanem, jechałem 2200 mil, ale żeśmy w Las Vegas już zakończyli kurs. Napisy żeśmy porobili, spać. Siema, siema. Jedź prosto. Wanda, a wy jesteście w Las Vegas? Już wyjechaliśmy. Okej. Otwórz tę mapę, zobaczysz nas. Ano, widzę was. Gdzie jedziecie? Do tego miasta Flagę? Do tego miasta, gdzie macie rozładunek? Uważaj, jest zwolnienie. Mnie też zaskoczył ten przede mną tir. Docelowe miejsce to jest Clovis, które jest zlokalizowane na granicy już Nowego Meksyku, już z Teksasem. A, no, rozumiem. Ale tak patrzę Amerykę właśnie, jakby wiedzieć tutaj wzdłuż, nawet czasu to zajmuje przejazd i dystans, a to dopiero Amerykę przejechać przez tej chwili, jeżeli zrobią te wszystkie już dodatki, a może jeszcze bardziej zeskalują grę, tak jak był tam niedawno ta aktualizacja, tak, że powiększyli mapę, może wtedy jeszcze bardziej powiększą. A to wszystko możliwe. Może będzie ze 3000 do przejechania. Nie no, wszerz to będzie więcej, bo tutaj Ameryka właśnie jest szeroka, a nie długa. Więc wszerz, tak myślę, że około gdzieś 5000, 6000 mil będzie. Zanim oni to zrobią, to trochę czasu upłynie.
Na lewo zjeżdżamy sobie. Tutaj. Chyba w Showlow będzie gdzieś tak, gdzieś ta połowa trasy, to tam sobie zrobimy lekką pauzę. Może też. Jedź prosto. Bo ja tak próbuję sobie jednak no, ustawić, że gdzieś co około te 400 mil sobie robić cięcie. Bo tak jak to zawsze mówią, nawet mi tam nawet wiele osób tak zawsze mówiło tam jako dobre rady. Jak chcę coś nagrywać, to najlepiej, żeby to było krótkie. Może być na przykład długie jako całość, ale żeby pocięte było na mniejsze po prostu jakby epizody. Tak, krótsze odcinki. Tak bardziej by pasowało 8 biegów, nie? Bo ja założyłem, że też gdzieś pomiędzy którymiś biegami, chyba czwarty i piąty bieg, one są, się wydają jakby były mocno odległe od siebie. No coś takiego, na siódemce też jak jadę, to już bym chciał włączyć tą ósemkę i dalej, kurde, bo się silnik wyje. Pierwszym z powrotem. Tym tirem chciał wymijać osobówkę. Policja. Trzeba o czymś gadać, trzeba o czymś gadać, trzeba sobie znaleźć jakieś tematy. Trochę cicho jest, trochę za mało. Ciekawych ludzi. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. No dobra, tutaj będziemy zjeżdżać. Oj, chyba zaraz zajadę drogę temu autobusowi. Skręć w prawo.
przynajmniej mi miejsce zrobi. Co, zmieściłeś się tam? Tak. Jedź prosto. Ja już tam jadę do was. Raczej będzie ciężko cię dogonić. Prędzej się spróbuj przenieść szybką podróżą do Shaolowi i z Shaolow coś znaleźć. Tylko, że ja mam twoje zlecenie. Także nie wiem, czy ja się szybką podróżą do was dostanę. Lepiej się odłącz. Nie odbierz mnie źle, ale ja jak zakładam konwój, to raczej nie po to, żeby po prostu ktoś mi wchodził, a i tak sobie jeździł oddzielnie, bo ma jakieś tam swoje własne zlecenia i po prostu zanim wejdziesz na czyjś konwój, ukończ swoje poprzednie zlecenie i wtedy dopiero dołączaj. Takie osoby jak ja, które są już zorganizowane, będziemy razem z Wandą, my się już umawiamy wcześniej, to my nie będziemy się ustawiać pod każdego nowego gracza. Ja go już dawno nie. Skręć w lewo. Ale tam mieliśmy, nieważne, znajdę nową trasę. Skręć w lewo. Zapomniałem, że chciałem się tutaj gdzieś zatrzymać. Zaraz będzie ta kontrola wagi albo na stacji wagi. Raczej na stacji wagi, akurat po drodze jest niedaleko. Tam gdzie chcesz, bo pierwsza jest waga, a później stacja. A możemy na stacji się zatrzymać, to tankuje. Bo i tak sobie no, tam każdy sobie zatankujesz i tak. Trzymaj się, prawda? Dolejemy. Sobie tam wcześniej tak jeszcze gadałem tam pod ten, znaczy nie na komunikatorze, tylko tak ogólnie do gogli, do nagrania. Że właśnie brakuje tutaj takich osób, takich jak widzicie ciekawych, tak? Z takim, nie wiem, jakimś takim stażem, zainteresowaniem, tak? W jakichś różnych takich tematach. Nie wiem, czy gry, czy ogólnie, czy jakieś takie, czy jakieś symulatory, transport.
że po prostu nawet jak, tak jak my, no wiadomo, we dwójkę jesteśmy, to tam coś tam powiemy i później nam się skończy temat. A tak to, gdy będzie jest więcej graczy, to każdy może coś tam, jakieś swoje, jakoś tam no, zawsze coś znaleźć, tak? Czy jakoś ciągnąć dłużej temat. Co, kurde, że tam rozmawiają, bo tak jeżdżę z kapitanem, jest obcykany w tych wszystkich sprawach. On później ten, jak on ma mocki. To tam się, kurde, nie zamyka rozmowa prawie w ogóle. Tablice, że jesteśmy w Nowym Meksyku. Trochę więcej świata będzie w tym Meksyku, ale... No, już widzę na horyzoncie stację paliw. Tablica. Żeby z kimś tam wejść w dyskusję na te tematy, to trzeba się na tym znać trochę, kurde, kiedyś nie było komputerów, to by dopiero niedawno, kurde, usiadł za tym. Się już urodzili, wychowali w erze komputerowej, kurde. Znaczy, no może w erze, ale i tak komputery to raczej nie miałem. Od dziecka nie miałem komputera. Jeszcze zaznałem tej młodości, tej takiej normalnej, jak to tam mówią. Na podwórku. No chciałem mówić podwórkowy. Dobra, zaraz będę. Okej. Okay. 11:12. O, muszę do ładowarki podłączyć się.